Najczęściej pojawiające się pytanie było, jak się poznaliśmy. Dlatego Emzo, przedstaw nas. Cześć, siemano, Emzo z tej strony. Dzisiaj wam opowiem, jak poznałem ziemniaka i resztę ekipy. Nawet powiem, jak ziemniaczka poznałem. Ziemniaka poznałem tak w zasadzie bardzo, bardzo przypadkowo, bo stwierdziłem sobie, a w nocy odpalę sobie z Twitcha i poszukam jakichś bobsonów, którzy grają sobie w CSika. Taki koleś w okularkach siedzi sobie i coś tam nawija. I mówię, wejdę na chwilę, zobaczę, co jest grane. Siedzę na czacie i walę z nich szyderę. Taką konkretną szyderę walę z nich, okrutną powiem wam. I wiesz, pisze, tiruriru, umcia, umcia tam na czacie. I wiesz, i tak od słowa do słowa mówię, zagram sobie z nimi jednego. I wchodzą oni oczy jak 5 zł zrobili. No i co, dodaliśmy się do Franców, następnego dnia zaczęliśmy tutaj sobie znów grać, bez streama, ze streamem. Minął mi niecały miesiąc i to wbiłem się do ziemniaka na chatę, mówię, a zrobię NTV Clips. No i zrobiliśmy mojego bootcampa, takiego kompa swego wziąłem, on miał sam wypas. Jakieś tam nieraz sobie, wypiliśmy sobie jakieś soczki, jakieś pozwiedzałem sobie Kraków. No i Emzo mi wtedy dosyć pomógł z tą grą, dlatego że ja zupełnie jej nie kminiłem. Tak biegałem sobie z BS-a na BS-a. 90 i robił... I powiem wam szczerze, że... pomogło. Był jakimś tam goldzikiem bodajże, a chodził jak silver. I to taki okrutny silver 2 nawet. Tak jak moje okulary, to nawet 2 jest albo 3. Zobaczcie. Ziemniak zobaczył, że mu ranga rośnie. Ziemniak zauważył, że u mnie jest global, to postanowił, że sam go wbije. Ale tylko po to, żeby kupić sobie koszulkę z napisem Global Elite. Ale to głupie. Jak z Emzo się zaznajomiłem? Teraz już wiecie. Teraz pora na kolejną okrutną historię. Albo nie, to była taka bardziej potężna. Wiecie dlaczego? Bo poznałem Dominika tak samo jak ziemniaka. Przeszedłem sobie wieczorkiem na Twitcha i wchodzę po kanałach tych polskich i szukam jakichś bobsonów. I znalazłem takiego bobika jednego Dominika. Powiem wam, że był takim silnym graczem, bodajże miał wtedy kałacha w jemiołach. Chyba tak, to był taki silny kałach, to był taki ten kałach był. I grał z jakimiś czterema takimi wykręconymi ludźmi jeszcze. No i mówię, też wpiszę sobie na streamie tam Kiruriru, powpisywałem, powiedziałem mu, że jestem globalem i walę z nich szyderę. No i on stwierdził, że w kulki walę. No i mu, ile było, 15 minut później wchodzę do poczekalni, oni oczy jak 5 takich talarów, albo kolumbijski pesos. I co, i cisnę z nimi, walę 40, oni w inszok taki. Dodali mnie do Franców, mówią, że jestem potężnym, silnym graczem, ja mówię, że okrutnie dobrze strzelam. I tak mówię, poznałem Dominika i od czasu do czasu śledzę jego streamy i też mu pomagam się rozwijać jakoś bardziej. No i jest w porządku, dobra, prawidłna morda. Nie mogę psiknąć. Tydzień przed rozpoczęciem eventu Emzo porzuca linka do streama. No a parę dni później widzimy się w mieście królów. Tak jak Emzo mówił, od czasu do czasu streamuję. I pewnego dnia ja streamowałem, przyszedł do mnie z ziemniakiem. Mówi, kończ ten stream, masz i tak mało ludzi, jest sprawa do ciebie na TS-ie, wpadaj do nas. No to ja co, bez zastanowienia kończę, tak, no bo co będę tutaj robił taką... Wchodzę do nich na TS-a i ziemniak mi mówi, człowieku, za tydzień przyjeżdżasz do nas na 30 days to pro. Ja mówię, ale co to jest? Tak się zastanawiałem, on mi wszystko wytłumaczył i mówię, Boże, ja taki mały mikro zaproszony do takiej wielkiej akcji. Wiecie co, taka sytuacja nie zdarza się codziennie i takie zaproszenia również. Dlatego zdecydowałem się bez wahania przystąpić do nich. I teraz jestem tu, u nich, w mieszkaniu i robimy 30 Days to Pro. Zapraszamy na streamy. Bez sensu. Poleciał po bandzie, sam jestem w szoku. Zostawię to, co? Bez sensu. Zostawię to. Specjalnie, bo mówię pytań. Ale dobrze było, czy nie? Dobrze. Weź po ostatnich tych akcjach, które tutaj były w domu wielkiego ziemniaka, stwierdziliśmy tu z chłopakami, że trzeba jak najszybciej dobrać dwie osoby. No i skontaktowaliśmy się z takim ziomeczkiem Hope'em, nasz trener oczywiście. I polecił nam takiego człowieka jak Dezak, bardzo konkretny człowiek, na konkretnym miejscu by był. No i zaczął z nami grać w Counter Strike'a. Jego pierwszym pytaniem, gdy wbił do nas na TS-a, było... Pomyślałem sobie w głowie, czy to jest jakiś fake i spytałem chłopaków po prostu, o co chodzi. Moja historia zaczęła się z Hope'em przez granie luźnych MM-ów i po prostu napisałem do Hope'a, jako że jest osobą trenującą drużyny, czy miałby jakąś drużynkę, żebym mógł się postrzelać coś więcej niż MM-y. Hope napisał mi, że ma miejsce jako prowadzący w drużynie Pro Skillet.
ale że ja prowadzącym nie jestem, to powiedziałem po prostu, podziękowałem za propozycję. Po jakimś czasie tego samego dnia Hop do mnie napisał, czy bym nie chciał spróbować wziąć udział w projekcie 30 Days to Pro, po czym napisałem, że chętnie, podał mi IP TS-a, gdzie poznałem Ziemniaka, Dominika i Enzo. Jako że rozmowa się kleiła, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy tego razem, a ja zamówiłem limuzynę, którą dotarłem do Krakowa. No i dojechaliśmy do domu, gdzie poznałem Enza. Gdy Enzo mnie zobaczył, pojawił się uśmiech na jego ustach. I wiedziałem, że przygoda może się fajnie ułożyć. Atmosferka fajna dopisuje. No i czekamy na piątą osobę, która się wpasuje w nasze szeregi. Ziemniak, powiedz mi, co ma powiedzieć. No, że siedzimy sobie razem, jest fajnie. A nie, co można powiedzieć, żebyśmy my wszyscy odpowiedzieli. Siedzimy tutaj całą drużyną. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Nie wiem, to jest tak trudne, że to jest grubo, a jajka mnie swędzą. Jest zajebiście, daj lajka! Subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Siemanko, to Enzo z tej strony. Dzisiaj powiem historię, jak się poznałem z Ziemniakiem i jak się w ogóle poznaliśmy. Ćpa mnie uderzyła w oko.